25 sierpnia wspominamy błogosławioną Marię Troncatti, zakonnicę. Maria urodziła się w Corteno Goldi we Włoszech 16 lutego 1883 roku. Jeszcze w szkole zetknęła się z ideą misyjną kościoła i zapragnęła wyjechać na misję. Mogła jednak zrealizować to marzenie dopiero w wieku 21 lat. Chciała być jak misjonarze księdza Jana Bosco. Napisała więc list do księdza Rua, przełożonego generalnego Salezjanów, i prosiła o przyjęcie do zgromadzenia. Maria wstąpiła do zgromadzenia córek Maryi Wspomożycielki. W 1908 roku złożyła pierwsze śluby zakonne. Pracowała w domach sióstr we Włoszech. Dotykały ją różne choroby, m.in. tyfus. Jej powołanie stanęło pod znakiem zapytania, a o misjach nie mogła już nawet myśleć. Gdy wybuchła I wojna światowa, była w Varadze. Zrobiła kurs sanitariuszki i pracowała w szpitalu wojskowym. W tym czasie miasto nawiedziła powódź. Siostra Maria wraz z inną siostrą omal nie utonęły. Wtedy obiecała Maryi Wspomożycielce, że jeśli ją uratuje i jeśli jej 20-letni brat szczęśliwie wróci z wojny, pojedzie na misję. Jej brat rzeczywiście wrócił z wojny, a ona nie utonęła. Napisała więc podanie o zgodę na wyjazd na misję. Zgoda nadeszła dopiero po 7 latach. Wyjechała w wieku prawie 40 lat do pracy w Ekwadorze. W 1925 roku w towarzystwie misjonarza biskupa Comin i dwóch sióstr po trwającej miesiąc podróży dotarła do Indian w Macas, w dżungli Amazonii, gdzie miała pracować przez kolejne 44 lata. Szybko zyskała szacunek szuarów. Rozpoczęła trudną pracę ewangelizacyjną i wychowawczą. Niestrudzenie podróżowała po dżungli. Była pielęgniarką, chirurgiem, ortopedą, stomatologiem, anestezjologiem. Choć miała tylko kurs pielęgniarski, nazywano ją lekarzem. Opiekowała się chorymi, zwalczała śmiercionośne epidemie, odwiedzała rodziny na misji i w dżungli. Ewangelizowała, rozwiązywała problemy Indian i osadników. Podejmowała wszystko, co stanowiło promocję edukacji, założyła szpital i kierowała nim. Przeznaczyła w nim salę dla rodzin szuarów. Organizowała kursy pielęgniarskie dla lokalnych dziewcząt i kolonistów. Zapoczątkowała wśród Indian kursy przygotowania do życia w rodzinie i przygotowania do małżeństwa. 25 sierpnia 1969 roku udała się na lotnisko w Sukła, by małym samolotem polecieć na rekolekcje. Niestety, krótko po starcie samolot spadł na pogranicze dżungli. Na jej grobie postawiono biały krzyż z napisem Siostra Maria Troncatti, córka Maryi Wspomożycielki, niezrównany świadek dobroci Chrystusa. Została beatyfikowana 24 listopada 2012 roku. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Marii Troncatti Dziewicy udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się